Cześć, tu wędkarstwo kujawskie. Pokażę wam dzisiaj, gdzie jesteśmy na rybach. Na żwirowni naszej. To jest taki mały stawik. Ja łowię dzisiaj na bata Mistral i na bata Konger. Przeważnie ryby tu przeważające to jest karaś. Sami wpuszczaliśmy tu te ryby, więc nie wiemy. Ale już pierwsze brania były. Więc co mam dalej? Na wędki, które łowię, to jest bat Mistral Atlantics. Nie lubię oczywiście łapać na bata. Bat to jest jedna z ryb, których... Wędka z jednych, których nie lubię, lecz łatwo się zacinają ryby na to. I z tego powodu ludzie dużo łapią na bata. Ja nie lubię łowić na bata. Nienawidzę łowić na bata. Zarzucamy sobie pyk tam, gdzie zanęciliśmy. Dokładnie. Wcześniej zanęciliśmy go tam. Spławi, gdzie stoi. To jest ta żwirownia. Tam jest autostrada. Jeżdżą tam tiry. I więcej tirów jeździ. Teraz tylko te. Grunt jest dobry. Powinien być przynajmniej dobry. Tu jest dość głęboko. Wody tu z rok na rok nie ubywa, ponieważ tu jest. Leży. Człowiek nie stoi. Czas na rozrabianie zanęty. Dobra, czas na rozrabianie zanęty. Dziś też wziąłem ze sobą wodę, nawet specjalnie do zanęty. Brania jeszcze żadnego nie było. Teraz się zerwał lekki wiatr. Ale poradzimy sobie z nim. Zanęta własno robiona. Bułka tarta w płatniku gryziane. I odrobina kleju wędkarskiego. Czyli to, co można kupić w wędkarskim. One nożyczki. Ale nożyczkami nie będę dziś się posługiwał. Teraz pokażę, jak to zanęta wygląda. Tu jest gdzieś tak o 500 gram, około na kilka kul starczy. Tak to wygląda. O, dobra, wody z łowiska nie będziemy brać. Tylko taką lekko gazowaną, gdzie nie trzeba dosyć tego dużo, żeby ją namoczyć. Nie robi się aż taka kleista. Jeszcze trochę tego. Zaraz się robi taka kleista. Też trzeba uważać zanęty, żeby jej nie przemoczyć. Bo zanętę można przemoczyć. Już się troszkę klei. Jeszcze jeden z tej wody. Zanęta będzie dostępna w sklepach. Znaczy, no w sklepach. No, ode mnie będzie można kupić ją. O, zobacz, jak się pięknie klei. Zanęta robiona przeze mnie. Trzy kule zanęty. I można łowić. O, pięknie jest namoczona kule. To wyglądają tak, żeby się nie rozwalały w locie. I ostatnia kula zanęty.
te resztki biorę na 3 kule. Akurat starczy tej zananty. Więc pierwsza kula. Szpławiczek. Druga kula. Spławiczek. One poznikają. Się potopią. Jeszcze tu zbiorę resztę. Podlepię ją. I będziemy czekać też na brania. O, jeny. Dobra. Kolejna. Nie będę, żeby było widać. Oj, sorry. Proszę. Do wody. Się unosi i się rozwali. Utonie, znaczy. I ryby będą przypływać. Więc jeszcze troszkę zanęty zostało. Jeszcze się na jedną kulę później uzbiera. I można zacząć połowy, jak to mówią. Widać tu skarpę. O, tu będzie pięknie wszystko widać. Jest nierówny teren, więc uda się. Nie wiem, czy widać. Widać moją wędkę. Oj, sorry. Tak to całość to wygląda. Tam spławiki stoją. Nie wiem, czy widać. Kamery postawić. Tam spławiki stoją.